Jeśli ktoś kocha swoją pracę, lubi tempo i wyzwania, trudno mu będzie siedzieć bezczynnie. Tak właśnie jest z Witalem Heinenem. Wróble ćwierkają, że trener tak szybko nie opuści naszego kraju. Wybiła 22, czas zaczynać sportowy wieczór. Sylwia Dekiert, zapraszam. Polska z brązowym medalem Mistrzostw Europy, ale bez trenera siatkarzy i siatkarek. A za 8 dni wybory nowego prezesa związku. Są powołania do piłkarskiej kadry na październikowe mecze z San Marino i Albanią. Wraca Krzysztof Piątek. Historyczny wyczyn Igi Świątek. Polska tenisistka jest na 6. miejscu rankingu WTA. Mecz Polska-Serbia był ostatnim meczem Witala Heinena w roli trenera reprezentacji Polski 3,5 roku kadencji. Czego dokonał Belg przez te lata z biało-czerwoną kadrą? To jest dobry moment na wspomnienie. Czy to dobrze, czy źle, że Vital Heinen nie jest już trenerem kadry siatkarzy? Czy ten brąz Mistrzostw Europy to sukces, czy może medal pocieszenia, bo ambicje były większe? Trudne pytania, dlatego do studia zaprosiłam ekspertów. Dobry wieczór. Pozwól, Piotrze, że najpierw zacznę od naszego gościa, chociaż on po Igrzyskach Olimpijskich jest już jakby nasz. Krzysztof Ignaczak, były mistrz świata. Mecz o złoto i to jeszcze z takim bagażem emocji. Bagaż olbrzymi emocji. Ja się cieszę, że skończyliśmy ten turniej z medalem. Taki trochę na osłodę tego wszystkiego, co się wydarzyło. Całej 14, a bardziej nawet 32, których odkrył Vital Heinen, zawodników, którzy wzięli udział w tych przygotowaniach i po części sezonie reprezentacyjnym. No dobrze, panowie, to w takim razie od razu, skoro wywołałeś Vitala Heinena, to przechodzimy do rzeczy. Chciałabym, abyśmy zerknęli na grafikę, jaką przygotowaliśmy. To są wyniki Vitala Heinena z tej 3,5. 2014 złoto, 2018 bronią, więc później przy kolejnej dużej imprezie też tego, mówiąc brzydko, wymagamy, chociaż nie powinniśmy. Tym bardziej, że Vital sam powiedział, ale że będziemy grać o medal. Ja chciałbym tylko przypomnieć jedną rzecz. Vital objął w jakim momencie reprezentację. Ona była lekko w rozsypce na ten 2018 rok. Nikt nie postawiłby złamanej złotej reprezentacji. Zapomniał chyba o przygotowaniu planu B i planu C. Na Mistrzostwach Świata w 2018 roku była taka historia, że Michał miał problemy zdrowotne. I tam na przykład grając mecze grupowe w Warnie mieliśmy pewne problemy. Przegraliśmy przecież z Argentyną, później w kolejnym etapie też przegraliśmy z Francuzami, chociaż to nie miało żadnego wpływu, że nie awansujemy, prawda? Ale Vital powinien, historia, jakby o tym zapomniał. A druga to taka ludzka. Vital na Igrzyskach Olimpijskich nie był tym Vitalem, którego znaliśmy. Nie był wyluzowany. O tym za chwilę porozmawiamy, bo to jest bardzo ważny wątek. Natomiast ja chciałabym, abyśmy posłuchali teraz słów Sebastiana Świderskiego, bo ty, Krzysztof, powiedziałeś, że do najlepszej drużyny świata dołączył Wilfredo Leon. To czekają następni i wiemy, w kim wybierać, bo już wielu zostało sprawdzonych. To dzięki niemu. Tak, i dzięki właśnie Vitalowi Heinenowi. Tutaj Sebastian powiedział, że kompletnie niewykorzystywany ten potencjał. Nie, on jest wykorzystywany, może nie w 100%. I wiemy też, że ten potencjał i możliwości są przeogromne. To jest prawda, bo... Natomiast teraz, w 2021 roku i na Igrzyskach, i na Mistrzostwach Europy, miałam wrażenie, że team jest niezmiennie, że ten zespół jest ciągle kolektywem, ale Vital Heinen stoi już z boku. No to ja zacząłem właśnie mówić o tym drugim aspekcie, który tak, mi się nie podobał. Tak? Vital się zmienił. Mnie to strasznie zaskoczyło. Być może Vital już po tej Lidze Narodów w naszych szkoleniowców tak mniej więcej po dwóch sezonach pracy z reprezentacją. Tak samo się zaczął zachowywać Raul Lozano, Andrea Anastasi, Castellani. Wszyscy nagle sztywnieli tak po dwóch sezonach, nie wiadomo dlaczego. No i później nie było wyników. Panowie, słuchaliśmy Sebastiana Świderskiego, to teraz posłuchajmy Pawła Zagumnego. Kluczowe, że gdzieś właśnie miękną ci trochę trenerzy, gdzie zawodnicy zaczynają bardziej już przejmować jakąś tam inicjatywę i faktycznie może tam nastąpić teraz zmiana tej formuły. Michał Kubiak teraz ostatnio się wypowiedział, jak był zapytany o to. Ani trenera siatkarzy, ani trenera siatkarek. Nie ma szans, bo najpierw muszą się odbyć związku. Na pewno trzeba wystawić fantastyczną laurkę Vitalowi za to, co zrobił, za to, co osiągnął. I z jednym minusem za igrzyska. Ten jeden mały taki, załóżmy, minusik faktycznie, no bo każdy liczył na te igrzyska, ale ja bym chciał, żebyśmy też wyciągali wnioski. Żebyśmy się zabędą, które się zbliżają w tym Paryżu, no już przekuć na ten medal, o którym tak wszyscy marzymy, tak? Ryszard Czarnecki, kandydat na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, również wypowiedział się na temat trenera, nowego trenera siatkarzy. Jaki on powinien być?